Cześć. Dzisiaj w ramach takiego trochę innego formatu chciałbym zaprosić Was na stronę Gianta, na której pokażę Wam kilka najciekawszych, według mnie oczywiście, bo dla każdego może to być co innego, ale według mnie najciekawszych nowości albo kontynuacji w ofercie na sezon 2020. Zapraszam na stronę i do oglądania. No i właśnie tak nam się prezentuje główna strona Gianta. No tutaj na tym pierwszym ekranie możecie zobaczyć sobie ten film, który Wam tutaj pokazywałem wcześniej, który był widoczny na tym intro, no ale my skupimy się na rowerach. Ja wybrałem sobie 5 modeli rowerów. To nie są takie oczywiste rowery, których byście się pewnie spodziewali, natomiast chciałbym powiedzieć kilka słów o ich zaletach i o tym, dlaczego warto takie rowery na przykład wybrać, a nie inne. To jest oczywiście moje jakieś tam subiektywne zdanie, więc każdy może się z tym nie zgodzić, do czego też zresztą zapraszam, żeby swoje opinie na temat rowerów Gianta wpisywać w komentarzach, albo które rowery wy byście wybrali z ich oferty. Od razu powiem, że dosyć mocno pominąłem tutaj rowery gravelowe i przełajowe. O tym na pewno będziecie mogli poczytać na naszej stronie internetowej na mtbxc.pl. Tam będzie cała oferta rowerów Gianta przedstawiona dosyć dokładnie, model po modelu, więc tam Was odsyłam. A dzisiaj skupimy się, tak jak powiedziałem, na tych 5 modelach. I zaczynamy sobie od roweru XTC Advanced 2. I to jest hardtail karbonowy, który kosztuje 9999, no, czyli tutaj mamy hardtaila karbonowego za 10 tysięcy złotych. Na osprzęcie Shimano SLX 7100 z kasetą oczywiście 1x12 w rozpiętości 10,51. No i w korbie mamy tutaj tarczę 32 zęby. Amortyzator to jest RockShox Recon, czyli całkiem spoko widelec. Do tego takie komponenty jak siodło, kokpit, sztyca to są komponenty firmy Giant, oznaczone jako Giant Contact. No, dosyć sprawdzone komponenty, jak testowałem w zeszłym roku kilka Giantów, to bardzo fajne były te sztyce i kierownice pasowały mi one dosyć dobrze. Hamulce w tym modelu to jest Shimano MT500, koła są na piastach Shimano i na obręczach Gianta. A opony to są Maxxis Recon Race 29x2,25. I waga tego roweru, jaką podaje producent, to jest 11,65, no czyli myślę, że tak 11,8 do pewnie 12 kg z pedałami trzeba będzie liczyć. Co jest ciekawego w tym rowerze? Na pewno tutaj na uwagę zasługuje napęd SLX 1x12, ten nowy SLX. No oczywiście tutaj szkoda, że nie ma hamulców SLX-a do tego. Natomiast pewnie jakieś tam cięcia trzeba było wykonać. Myślę, że hamulce te MT500 i tak będą całkiem dobrymi hamulcami, bo jednak Shimano robi porządne hamulce. Co mnie przykuło do tego roweru, to po pierwsze, że chciałem znaleźć fajnego karbonowego hardtaila w przedziale do 10 tysięcy. No jakby ten się tutaj zamyka idealnie w tej kwocie. No i do tego całkiem fajne malowanie, ten taki, nie wiem, magnezowo-złoty kolor wypada naprawdę całkiem ciekawie. Tutaj oczywiście najlepszą robotę zrobiłby jeszcze Fox z Kashimą, no ale mamy to, co mamy. Powiedzmy, że ten rower jest mocno rozwojowy, tak? Można sobie tutaj w przeciągu, nie wiem, kilku sezonów wstawić pewnie inny amortyzator, chociaż ja pewnie bym zaczął od hamulców albo od kół te zmiany, a raczej na pewno od kół. Ale to mówię, to jest gdzieś tam w przedziale kilku lat. Na pewno jest to fajna baza do tego, żeby zbudować wyścigowy rower. Także podsumowując, hardtail karbonowy na całkiem dobrym osprzęcie za 10 tysięcy złotych. Całkiem dobra opcja i specjalnie wybrałem taki rower, a nie rower za 40 tysięcy, który jest w ofercie Gianta Anthem karbonowy, bo chciałem tutaj, żeby te rowery były bardziej takie, no powiedzmy, że bardziej przypięte do tego, co widzimy na wyścigach. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że oczywiście coraz więcej jest tych dobrych rowerów wśród maratończyków i tak dalej, natomiast chciałem też wybrać takie rowery, które będą bardziej takie osiągalne. I dlatego właśnie mój wybór padł na tego XTC Advanced 29.2. To jest rower numer 1.
A rower numer dwa, żeby też nie było tak, że nie mówimy o fullach. To jest nie Trans, to mi się tutaj źle wybrało. Chciałem wybrać inny rower. Mianowicie chciałem o Stensie powiedzieć kilka słów. Stens to jest aluminiowy full trailowy, który kosztuje 6699 zł, 6700. No i powiedzmy sobie o nim kilka słów. Oczywiście no pierwsze, co się rzuca w oczy, to w trailówce fajnie, żeby była sztyca regulowana. Dropper tutaj byłby bardzo ciekawą opcją. Natomiast z drugiej strony mamy też cenę 6700 za fulla, więc myślę, że w mało którym fullu pewnie zdarzy się tutaj regulowana sztyca. Jeśli chodzi o amortyzację, tutaj jest dosyć duża ciekawostka, bo zarówno przedni, jak i tylny widelec, przedni, jak i tylny amortyzator to są Santury Ridony. Natomiast przedni widelec to jest Ridon o skoku 130 mm i ogoleniach 34 mm. To jest dosyć ciekawe. Może długo nie zaglądałem w ofertę Santura, ale Santur z goleniami 34 mm to jest dosyć ciekawa opcja. No i oczywiście osie Boost. No i damper to także jest Santur Ridon R. Kokpit, siodło, sztyca to tak samo jak w XTC komponenty Giant Connect. Tutaj napęd to jest SRAM SX, czyli ten nowy budżetowy Eagle 1x12. Tarcza tutaj jest, no, jako że nie jest to już rower XC, tylko bardziej trailówka, to jest 30T. 30 zębów jest na koronce korby. No i kaseta 1150. Hamulce tutaj mamy też Shimano, tylko że model niższy to jest MT200, a koła w tym rowerze są zbudowane na piastach i obręczach od Gianta. I jeśli chodzi o opony, to opony są tutaj Maxxisy, Forecastery w szerokości 2,35 cala. No i kilka słów o tym rowerze. No mi się wydaje, że to jest całkiem ciekawa opcja, jeśli chodzi o rower trailowy. I ponownie skupiłem się trochę na tym, żeby to był taki rower mocno osiągalny, ze fajnym zawieszeniem. Wydaje mi się, że jeśli ktoś lubi sobie po prostu pojeździć i nie wiem, nie potrzebuje tej trailówki na przykład po to, żeby zrobić z tego rower na wyścigi, bo dużo rowerów trailowych jest przerabianych pod takim kątem, żeby jeździć w nich na przykład w etapówkach albo jakichś tam cięższych maratonach. Ten raczej będzie nam służył do takiej luźnej, spokojnej jazdy po ścieżkach w górach, po szlakach, ale też myślę, że bardziej wprawiony rider poradzi sobie poza szlakiem na takim rowerze. Oczywiście tutaj pierwsze zabiegi, jakie bym zrobił, to nie wiem, zrobienie opon na bezdętkowe i myślę, że to już by było, dałoby dużo. No później można by myśleć o opuszczanej sztyce i wtedy ten rower byłby już naprawdę bardzo fajny. Oczywiście jakbyśmy dali tutaj opuszczoną sztycę, to trochę by się zwiększyła waga tego roweru. Ale ogólnie rzecz biorąc, fajny rower, mi się on bardzo podoba. Ciekawi mnie to, że w ofercie Gianta jest Stance 29.2, a nie widziałem modelu 1. Może, nie wiem, może po prostu gdzieś na Stany jest więcej wersji tego roweru. No ale generalnie bardzo fajny rower. Myślę, że w jakiejś tam wyższej konfiguracji mógłby też fajnie wyglądać. Powiedzmy, gdyby był taki rower tego pokroju za jakieś 10 tysięcy złotych, może mógłby mieć trochę wyższą grupę osprzętu i na przykład opuszczoną sztycę. No to już by była naprawdę fajna maszyna. Idziemy dalej, ale podobnym tropem, może też takim nieoczywistym, chciałem wybrać rower, który będzie rowerem albo na którym będzie jeździła osoba, która nie jeździ jakoś bardzo dużo, ale chce mieć rower solidny na długie lata, albo po prostu ktoś, kto zaczyna jazdę, może chce się wkręcić w kolarstwo górskie, a dysponuje trochę większym budżetem, no bo jednak 5700 zł, bo o tej kwocie mówimy, za rower Terrago 29, to jest właśnie takie rozwiązanie. Nie jest to taka typowo sportowa, wyścigowa geometria roweru, bardziej bym powiedział, że taka właśnie może lekko trailowa, natomiast no,
ciężko mówić o jakiejś tam trailowej geometrii, jeśli mamy widać o skoku 100 mm. Natomiast na pewno jest to taki, powiedziałbym, all-rounder, że może być to fajny rower dla kogoś, kto po prostu lubi kolarstwo górskie, żeby sobie raz pojechać nad morze nim, a raz w góry i po prostu sobie na nim ogólnie jeździć dosyć dużo. I będzie to, no, to solidny rower, ale tak jak mówię, może niekoniecznie do ścigania, a może po prostu do rozpoczęcia ścigania, kiedy później będziemy szli kilka levelów wyżej, to na pewno ta geometria w tych rowerach wyścigowych do ścigania będzie nam bardzo pomocna. Natomiast na początek jest to bardzo solidny rower, albo powiedzmy sobie o tym, że za te 5700 zł dostajemy sztywny rower aluminiowy na porządnej aluminiowej ramie z RockShoxem Judy Silver o skoku 100 mm i tutaj też mamy osie w rozmiarze Boost. I napęd tutaj to jest Shimano SLX M7100, czyli mam tutaj nowego SLX-a z korbą 32 zęby i z kasetą 1051. I tutaj jest taki zabieg typowy dla tych niższych modeli rowerów, czyli mamy tutaj przerzutkę od Deore XT. No wiadomo, pierwsze co się patrzy, to spogląda się na przerzutkę i o, jest na napędzie Shimano XT. A tak naprawdę jest na całym SLX-ie praktycznie. Ale akurat w tym wypadku to dla mnie to jest żadna ujma, bo SLX czy XT to są naprawdę dwie kozackie grupy sprzętu i tutaj nie ma co rozpaczać, że jest SLX, bo to jest bardzo fajna grupa. Do tego są koła na piastach Shimano i na obręczach Gianta, hamulce to są znowu tak jak było w XTC MT500 i opony to są ikony od Maxxisa 29x22. Dla mnie to jest naprawdę bardzo sympatyczny rower, bardzo fajnie wygląda. Może rzeczywiście ta geometria nie jest jakaś tutaj powalająca, widać od razu ten charakter roweru, że jest taki bardziej, no nie wiem, rekreacyjny, hobbystyczny niż taki bardziej sportowy, no ale mimo wszystko na pewno na tym rowerze można sporo zrobić i bardzo fajnie pojeździć zarówno w górach, jak i gdzieś na płaskim. Dlatego moim zdaniem to jest rower godny uwagi, 5700 zł i myślę, że to jest rower na bardzo długie lata dla każdego takiego średnio zaawansowanego użytkownika rowerów. Świetny wybór moim zdaniem, bardzo fajny i tak dosyć moim zdaniem schowany w tej ofercie, bo zwykle się uważało, że Terrago, no to tam już gdzieś te niższe półki, tutaj proszę, całkiem fajna specyfikacja roweru. I tak on właśnie wygląda. Mi on bardzo przypadł do gustu, bardzo mi się podoba. No i przechodzimy dalej. No i to jak mówiłem wcześniej, teraz z małym pominięciem rowerów przełajowych i gravelowych, chociaż tak nie do końca, bo z takim lekkim twistem pewien typ tego roweru się pojawi jeszcze. A teraz sobie przejdźmy do rowerów szosowych. Giant oznaczał tutaj ten model jako model długodystansowy, a mowa o Content AR2. No i dlaczego wybrałem ten rower? No po pierwsze rzucił mi się w oczy bardzo ten kolor i ten styl jakby zaprojektowania ramy z takimi no, niezbyt grubymi rurkami. Fajnie to wygląda w połączeniu jeszcze z hamulcami tarczowymi i z delikatnym stożkiem na obręczach. Bardzo fajnie wyglądający rower dla mnie. Za 5500 zł dostajemy szosę na aluminiowej ramie. I jak sam producent mówi, to jest rama przygotowana do pokonywania długich dystansów w komforcie. Napęd tutaj to jest Shimano Tiagra. Korba jest kompaktowa 50x34 i kaseta 11x34. To jest napęd 2x10, była jasność, tu nie ma jeszcze żadnej 11, nic takiego. I hamulce są hydrauliczne, tarczowe od Gianta. No i koła są w całości na komponentach Gianta i tutaj dosyć fajną rzecz jest taka, że wchodzą dosyć szerokie opony, bo 32 mm bodajże. No i pewnie niektórzy by już to uznali za lekko gravelowy rower, natomiast to jest dalej szosówka i wydaje mi się, że za taką trzeba ją tutaj uważać i tak ją rozpoznawać. Waga tego roweru to jest według producenta 10 kg. No cóż, no bardzo fajnie ten rower wygląda. Mi się takie szosy podobają. Właśnie gdzieś jak przeglądam rowery szosowe, to zawsze gdzieś ten pułap 5-6 tysięcy to jest dla mnie taka, nie wiem, wyżyna, ale może dlatego właśnie, że bardziej skupiam się na jakichś fajniejszych rowerach, jeśli chodzi o MTB. Natomiast myślę, że taki content jako
Nawet dla kogoś, kto ma jakiś wypasiony rower MTB, to do trenowania szosa taka za 5,5 tysiąca jest bardzo ok. Tutaj do tego mamy jeszcze tarczowe hamulce, więc no, naprawdę ten rower spoko wygląda i jest dobrze skomponowany. Pewnie można byłoby się tutaj pokusić o komponenty z nowej 105. Myślę, że gdzieś tam w przedziale 6-6,5 tysiąca pewnie taką szosę można by już wyrwać. No i tak jak mówię, na pewno to jest ciekawa opcja, jeśli ktoś poszukuje drugiego roweru do trenowania, albo po prostu dysponuje ktoś takim, a nie innym budżetem i to jest naprawdę już super, super rower szosowy, który także będzie służył przez lata, podobnie jak tutaj było Sterrago, no bo do komponentów tutaj nie ma co się przyczepić, rama też jest solidna, jeszcze fajna jest tutaj ta sztyca jest karbonowa w tej technologii Diffuse, gdzie tak jak widzimy tutaj jakby ta sztyca jest delikatnie węższa na samej górze niż rura ramy i ona lekko sobie pracuje na jakichś tam nierównościach czy brukach i tak dalej. To jest bardzo fajna rzecz, którą w zeszłym roku miałem okazję sprawdzić w modelu TCX w przełajówce i to bardzo fajnie działało. No i tak wygląda Content AR2. Mi się ten rower bardzo podoba. Napiszcie, co o nim sądzicie. Może co Gianta byście innego wybrali, jeśli chodzi o rower szosowy. A my sobie przechodzimy do chyba najbardziej nieoczywistego mojego wyboru z tej całej kolekcji, bo kiedy klikałem sobie w rowery przełajowe i gravelowe, które tu są nazwane mianem X-Road, trafiłem na taki model. Tough Road SLR1, 5299 zł. No i zobaczcie sami, to jest rower z prostą kierownicą, wygiętą, ze sztywnym karbonowym widelcem. No typowo wyprawowy rower, przygotowany już tak powiedziałbym, że w pełni, bo ma też z tyłu i z przodu bagażnik. Z tyłu jest pod sakwy, z przodu też jest pod sakwy. Do tego tutaj pod tą dolną ramą widać taką osłonę. To jest napisane jako osłona, no ale to jest po prostu taki błotnik. No i ten rower też jest bardzo fajnie skomponowany. I tutaj za 5299 zł, 5300 dostajemy taki no, wyprawowy rower na drogi utwardzane, ale no nie tylko, bo tutaj są opony 2,1 cala, więc to jest taki, można powiedzieć, czołg wyprawowy, chciałoby się powiedzieć, tylko ze sztywnym widelcem. Natomiast jeśli takie opony sobie tutaj na mleko wrzucimy, no to w terenie on pojedzie bardzo ładnie. Rama jest aluminiowa, tak jak wspominałem wcześniej, ma karbonowy sztywny widelec. No jest ta osłona pod ramą, są te błotniki. Napęd to jest 2 na 10, korba jest FSA. 44 na 32. Mamy tutaj też przednią przerzutkę. Przerzutki, manetki i to wszystko to jest Shimano Deore. Kaseta jest 11,42, też jest Deorka. Hamulce Shimano MT400. Sztyca tutaj też jest karbonowa w tej technologii Diffuse, czyli też będzie nam lekko wybierała te nierówności, co jest też bardzo fajne. No reszta komponentów typu siodło, cockpit to są komponenty Giant Contact. Koła też są na komponentach Gianta złożone i nawet nie mamy opony od Gianta o szerokości 2,1 z wkładką antyprzebiciową. No i moim zdaniem to jest bardzo fajna propozycja. Jest też wersja tańsza, bez tych dodatków wszystkich, bez... Nawet Wam go zaraz pokażę. Tough Road jest w wersji... Tak jak można by powiedzieć, że goła jest ta osłona tutaj pod tą ramą, ale nie ma tych bagażników. Trochę inna specyfikacja za 3100 zł. No ale wróćmy sobie do naszego Tough Roada SLR1. No, ten rower jest naprawdę mi się bardzo podoba, bo jakby to jest takie połączenie roweru gravelowego z rowerem MTB. Fajnie, że jest ta prosta, lekko gięta kierownica, bo to na pewno da trochę więcej komfortu. No jeśli ktoś nie jest przekonany na przykład do rowerów gravelowych, potrzebuje więcej kontroli nad rowerem, większej takiej jakby solidności w terenie do jazdy na jakichś dłuższych wyprawach, no to myślę, że to jest dosyć fajna opcja. No i cóż, no taki typowy właśnie wyprawowiec, żeby tylko się załadować, zrobić z tego rower bikepackingowy, bo tutaj by się naprawdę sporo jeszcze zmieściło różnych sakw, toreb i tak dalej. Może jakaś przyczepka nawet i z oponą 2,1, a pewnie nawet szerszą, no to można się pchać naprawdę w solidny teren. Jeśli chodzi o jazdę po górach z takim rowerem, no pewnie by się tutaj już przydał widelec amortyzowany,
No, ale jak sobie tutaj właśnie, tak jak mówiłem, mleko jakieś wrzucimy i nie będziemy walili po jakichś naprawdę srogich kamieniach i korzeniach, no to spokojnie ten lover sobie poradzi. Moim zdaniem bardzo ciekawa propozycja i to już jest ostatnia z moich propozycji, jaką tutaj dla Was znalazłem na stronie Gianta. Oczywiście tych rowerów jest znacznie, znacznie więcej w różnych kategoriach. I tak jak mówiłem, dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze wybory, jeśli chodzi o Gianta. Ja taką prezentację też przygotuję, jeśli chodzi o firmę Cross niebawem. No i polecimy sobie tak z różnymi innymi firmami. Myślę, że tak, żeby do końca roku zdążyć tych głównych producentów rowerów sobie obejrzeć wszystkich. No i to by było tyle nade mnie. No i oczywiście zapraszam Was do komentarzy. Tam sobie możemy porozmawiać o Waszych typach, jeśli chodzi o rowery Gianta. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia i cześć!